Kończymy zbiór kukurydzy cukrowej z naszych poletek. Było to 7 odmian na obszarze 2 hektarów z firmy Syngenta. Kukurydza dostępna już w wielu sklepach na półkach pod marką Kraszkiewicz. To była pierwsza przygoda moja z kukurydzą cukrową. Lubimy mówić o tym, o czym mamy pojęcie. Notabene prowadzona bez użycia chemii, nawet z omacnicą poradziliśmy sobie z produktem biologicznym. Wcześniej przed siewem zastosowaliśmy również humusy, bakterie z naszej oferty, zeolity również, zeosant krzem. I teraz trzeba będzie zagospodarować te pozostałości, te resztki pożliwne, a dobrze schumifikowane resztki pożliwne w przypadku kukurydzy ziarnowej czy cukrowej to nawet od 200 do 300 kg NPK. Także wykonamy oprysk bakteriami, humusami i zeolitami z naszej oferty. Następnie poprosimy naszego kolegę Damiana o porządną uprawę dużym sprzętem. Ponownie powtórzymy zabieg i dopiero wykonamy orkę. Wiosną zrobimy również film, profil glebowy. Zobaczycie, że 90% tej masy jest fajnie schumifikowanych, że nie ma później problemów z robactwem, które zimuje w resztkach pożliwnych, i dobrze schumifikowane resztki pożliwne to wzrost zawartości próchnicy, wzrost zawartości składników pokarmowych, także same superlatywy, same plusy. Gorąco zapraszam do obserwowania. Kukurydza bez GMO, bez pozostałości, prowadzona na produktach biologicznych. Nasza kukurydza z poletek Sobeckie Doradztwo, dostępna pod marką Kraszkiewicz w wielu znanych sieciach, także gorąco pozdrawiamy, obserwujcie nasz kanał. www.sobeckidoradztwo.pl